Cześć, witajcie moi drodzy, witajcie moi mili, super, żeście tutaj zagościli. Ha, takie przywitanie, w ogóle tego nie planowałam, słuchajcie, nieco czerstwe, ale wybaczcie mi, bo dzisiaj jakaś taka jestem dobrze nastawiona do życia, do świata, bo będę opowiadać o mega pozytywnym filmie, który miał dwie części, a teraz zobaczymy trzecią część tego filmu. Tak, jest. I dzisiaj jeszcze Wam powiem, że złamałam sobie paznokieć, kiedy przygotowywałam się do nagrywania. Więc jeżeli ktokolwiek uważa, że praca na YouTubie jest prosta, to nie, można ponieść straty fizyczne i nie tylko. Ale do brzegu, rodak. Dzisiaj będę mówić o filmie Kogel Mogel. Tak jest, trzecia część właśnie wchodzi do kin niebawem. Więc postanowiłam Wam przypomnieć, jak to było, no i powiedzieć Wam co nieco o tym, co będzie w kinach. Ja oczywiście tego filmu nie widziałam i nie, nikt mi nie zapłacił, chociaż szkoda za to, żebym zrobiła zapowiedź tej trzeciej części, ale z ciekawością sobie zobaczę, co tam w kinie nas czeka. A tymczasem zabieram się za przypominanie tego, co działo się w Koglu Moglu i w Koglu Moglu Galimatiasie, żebyście sobie mogli razem ze mną powspominać. Lecimy z tematem! Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na 1000 lat. Kogel Mogel to polski film fabularny, który został stworzony w 1988 roku, czyli rok przed moim urodzeniem, w reżyserii Romana Załuskiego. Za scenariusz odpowiada również pan Roman, no ale towarzyszyła mu niesamowita polska scenarzystka Ilona Łebkowska, która odpowiada za wiele, wiele hitów, które później się pojawiły. W 1989 roku, czyli przełomowym roku dla świata, w którym się urodziłam, powstała druga część, wcale nie gorsza, tego filmu, czyli Galimatias, Kogel Mogel 2. No, mówię, że nie gorsza, ponieważ wiele takich opinii widziałam. Na Filmwebie ta druga część ma faktycznie o 2 punkty procentowe mniej, bo ma tam jedynka 7,2, a dwójka 7,0, ale myślę, że to jest bardzo znikoma różnica i dwójka również Wam się podobała. No i teraz w tym roku doczekaliśmy się po 30 latach kontynuacji, czyli trzeciej części filmu Kogel Mogel, Misz Masz. Ale o tym powiem więcej na koniec. Jeżeli chodzi o plenery, w których nagrywany był Kogel Mogel, to była to głównie Warszawa. Ale jeśli chodzi o to filmowe Grabowo, to był to rozszczep w powiecie wołomińskim. Więc ta właśnie wieść została rozsławiona na świat, chociaż tak nieformalnie. Akcja filmu rozgrywa się w 1987 roku, kiedy Kasia Solska, w tej roli Grażyna Błęcka-Kolska, po egzaminach wstępnych na Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego wraca do rodzinnego Grabowa, a tam czeka na nią narzeczony, który lubi sobie golnąć, czeka ojciec, który nie szanuje matki, no i przyszłość typowej kury domowej. Przecież można było tym upić stado słoni. No jak ty tak możesz mówić, córeczko? No przecież dla przyjemności to nikt nie pije, tylko jak móc. Przecież wiesz, że wódka zdrowie psuje. To co ty myślisz, że my tak bez powodu będziemy sobie zdrowie rujnować? Kasia czeka na to, czy dostanie się na studia, czeka, czeka, ale w międzyczasie rodzice planują jej wesele. No jak sama Kasia mówi, kameralnie, na 150 osób, na podwórzu wesele miało się odbyć. Podobała mi się zawsze ta jej kiecka, która była taka w stylu lat 80. Moja ciocia również miała podobną stylówkę do swojego ślubu. To ile gości będzie? Kameralnie, 150. No pewno, te huczne śluby to już przeżytek. Ale ten Staszek to jest nowoczesny. Podobno cały samochód Coca-Coli z miasta przywiózł. No i Kasia, kiedy otrzymuje informację, że jednak dostała się na studia, ucieka z domu, przez co ojciec jest na nią śmiertelnie obrażony. Narzeczony, mam wrażenie, że nie do końca wie, co się dzieje, bo też oczywiście musiał się napić przed ślubem. No i takie właśnie sprawy się dzieją, a że Kasia nie ma za bardzo gdzie się podziać w Warszawie, jest tam zagubiona, to wynikają z tego prawdziwe perypetie. Kasiu! Kochanie! Kasiu! Żoneczko moja! Rybeńko kochana! Ja cię będę na rękach nosił! Wątpię! A poza tym jeszcze nie jestem twoją żoną! Ale będziesz! Za ile? Za jakieś 15 godzin! On jest nawet dość romantyczny.
Miłość to piękna rzecz. Ponieważ Kasia na studiach nie ma za bardzo gdzie mieszkać, tak się składa, że jej wykładowca proponuje, żeby zajęła się jego synem Piotrusiem. No i tym sposobem Kasia zatrzymuje się w wieżowcu przy ulicy Stawki, prawdziwe centrum Warszawy, także full wypas. No i tam opiekuje się Piotrusiem. Tam zostaje ją również Ewa Kasprzyk, czyli pani Wolańska, która myśli, że ma ona romans z jej mężem. Zresztą pani Wolańska to jest historia na osobny odcinek prawie, że Ewa Kasprzyk oczywiście jest mega czarująca, magnetyzująca, jak zawsze, ale w tej roli wypadła totalnie rewelacyjnie, dlatego że pani Wolańska ma takie teksty, że możemy nimi sypać jak z rękawa. Ja nie mówię już oczywiście o Marian, tu jest jakby luksusowo. Marian, tu jest jakby luksusowo. Czy innych tego typu tekstach, ale tutaj oczywiście Kasia nie przypadła jej do gustu, no bo trudno w ogóle by było przypaść pani Wolańskiej do gustu, ale tym bardziej w tej sytuacji Kasia ma trochę przechlapane, ale na szczęście wjeżdża tutaj Piotruś, który morduje wszystko dookoła, jest nieznośny i tylko przy Kasi jest w stanie się wyciszyć, co przekonuje ostatecznie jego matkę do tego, że dziewczyna będzie jednak pracować z nimi. No ale tutaj oczywiście wkład miała babcia Piotrusia w to, żeby namówić Kasię do powrotu, no bo Kasia wyrzucona nie chciała się już tak zgodzić, ale na szczęście udało się. Pamiętam. No więc sama widzisz, kochanie, że w końcu to jest tak bliska rodzina, że nie ma co robić skandalu. Nawet o spanie w jednym łóżku. Ale tutaj oczywiście mamy romans w tle i miłość. Kasia w jednej z restauracji zostawia torebkę, tak poznaje swojego przyszłego męża, Pawła. Kasia trochę jest sceptyczna, jak to po prostu przystało na kobietę. Sama nie wie, czego chce, czy tak, czy nie, ale ostatecznie zakochuje się w Pawle. No i jedzie z nim do jego rodzinnej miejscowości, gdzie ogłaszają rodzicom, że biorą ślub. Przedstawiam wam mojego narzeczonego. Mówi, że twój narzeczony? Jednego już znałem. Ale to nie był mój narzeczony. A czyj? Wasz tato. Co ciekawe, Kogel Mogel był pierwszą rolą Kolskiej po szkole filmowej i przysporzył jej niesamowitej popularności. Tak naprawdę bardzo dobrze przyjęty film, również jego druga część sprawiły, że była ona naprawdę aktorką, którą można śmiało było nazwać gwiazdą. Kilka lat po debiucie aktorka poznała na planie filmu Pogrzeb Kartofla swojego przyszłego męża, Jana Jakuba Kolskiego. Zakochali się w sobie i tworzyli udany związek do 2011 roku, w którym zdecydowali się na rozwód, ale para dalej ze sobą współpracowała. 24 lipca 2014 roku Grażyna Błęcka-Kolska spowodowała we Wrocławiu wypadek samochodowy, w którym zginęła jej 23-letnia córka Zuzanna. Tak naprawdę po tym traumatycznym wydarzeniu pani Grażyna zdecydowała się wycofać z życia w showbiznesie, wycofać z pracy. Powiedziała ona, i wiele gwiazd to podkreśla, że po takiej tragedii, jaka jej się wydarzyła, media i ludzie byli dla niej wręcz straszni. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Nie wiem, z czego to wynika, że ludzie po prostu potrafią żerować na czyimś nieszczęściu w taki sposób, że pisali do niej straszne rzeczy. Media nie opuszczały jej na krok, no bo ponieważ oczywiście śmierć córki aktorki była dla nich łakomym kąskiem. Pani Grażyna wielokrotnie podkreślała, że podczas pogrzebu własnej córki nie mogła się z nią pożegnać, bo tak naprawdę dookoła wszędzie krążyli paparazzi i robili jej zdjęcia. No ale tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o filmowym mężu pani Grażyny, czyli Dariuszu Siatkowskim, który był cenionym aktorem teatralnym występującym przede wszystkim na deskach teatru Stefana Jaracza w Łodzi. Jednak szerokiej publiczności jego nazwisko najczęściej kojarzy się właśnie z Koglem Moglem. Niestety w 2008 roku w wieku 48 lat zmarł w jednym z hoteli pod Łodzią. W sieci można znaleźć informację, że zginął on po przyjęciu zbyt dużej dawki leków, ponieważ miał zapalenie górnych dróg oddechowych i po prostu źle się czuł, przyjmował te leki i to spowodowało, że jakby takie przedawkowanie spowodowało jego śmierć. Jednak przyjaciele aktora mówili, że czuł się on źle kilka tygodni wcześniej już tak naprawdę. Więc to są takie domniemania, które mogłam znaleźć w sieci. Niestety nie udało mi się jednoznacznie znaleźć potwierdzenia. Katarzyna Łaniewska ma dziś 85 lat i na pewno możecie ją kojarzyć z serialu Plebania, gdzie grała gosposię. Ma na swoim koncie rolę w filmach Dwa Księżyce, Pierścionek z Orłem w Koronie czy Przedwiośnie. Zagrała też w Smoleńsku.
Jerzego Turka znowuż też pewnie kojarzycie z telenoweli TVP Złotopolscy, gdzie grał listonosza Józefa Garlińskiego. Zmarł w 2010 roku. O Ewie Kasprzyk chyba nie muszę nic mówić, bo pewnie jeśli interesujecie się showbiznesem, to wiecie co u niej słychać. Wypas jest, ma pieska Shakirę i nadal po prostu jest super sexy i super babką. Jeszcze jedną taką kultową postacią jest babcia Piotrusia, o której Wam już wspominałam. Jej wizyta z Pusią na wsi to jest hicior. Tyle co jest memów o tym, to jest szok. Zresztą jak ja kiedyś przyjechałam do mojego domu rodzinnego z psem koleżanki, który był Martańczykiem, nie pudlem, jak Pusia złota medalistka, to właśnie mój szwagier zawsze mówił: o, przyjechałaś z Pusią złotą medalistką. No i oczywiście wiadomo było, że Pusia byle czego nie jadła. Cielęcinka, ale jaka? Zadnia. W PRL-u? Ho! Pamiętacie tę scenę z Kogla Mogla, jak Kasia chciała przyjąć znajomych i cały schab, co miał być na święta, i szynkę rozkroiła, a przecież miała podać paluszki, nie? No a tu pies cielęcinkę zadnią wcinał. To były czasy. Chyba jej smakuje. Mam nadzieję. Aż boję się pomyśleć, że mogłoby jej zaszkodzić. W Warszawie to zawsze kupowałam cielęcinę od lat u tej samej kobiety. I zadnią. Tylko zadnią. Teraz kilka słów o Piotrusiu. Maciej Koterski to była osoba, która grała Piotrusia. Z tego co widziałam, wielokrotnie dziennikarze próbowali skontaktować się z Maciejem Koterskim. Niestety nikomu się to nie udało. I oczywiście nie mylcie tej postaci z Michałem Koterskim. Nie jest to jedna postać. No dobrze, to teraz może pokrótce powiem Wam, co nas czeka w Koglu Moglu 3. Czyli miszmasz, może będziecie się chcieli wybrać do kina. Ja się wybiorę, chociaż przyznam Wam szczerze, że troszeczkę jestem niepewna. Zawsze się boję w takich sytuacjach, czy ta świętość nie zostanie zdruzgotana. Bo jednak takie filmy, które wspominamy, które były super, bardzo trudno jest odtworzyć w podobnym klimacie, więc boję się i mam nadzieję, że ten film będzie naprawdę dobry, bo jeżeli powstałaby kaszana z Kogla Mogla, to bardzo bym cierpiała. Ale pokrótce, co nas czeka? Główna bohaterka, czyli Kasia, nadal mieszka we wsi Brzuski i walczy z niechcianym zalotnikiem, Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin, w tej roli Nikodem Rozbicki, i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes. W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska, czyli Ewa Kasprzyk, celebrytka i słynna sekstrenerka, no bo jakżeby inaczej, wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy, mąż i córka Agnieszka w tej roli Aleksandra Hankało, buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia. I co? Piotruś w dzisiejszych czasach jest Maciejem Zakościelnym. Kurczę, Piotruś, ale ci się wyrosło. Przyznam szczerze, że bardzo przystojny jesteś. Piotruś dzisiaj wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny. Następnie ruszają w nieznane i finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy. No to tutaj jest właśnie, to jest ta historia, którą przedstawiają nam twórcy. Jestem ciekawa Waszych opinii i nie tylko teraz, kiedy wypuszczam ten film, ale wróćcie do mnie proszę, jeżeli wybierzecie się do kina na ten film, i dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o tym dziele. I ja wtedy powiem Wam też, co ja myślę, ponieważ wybieram się do kina, zobaczę ten film i trzymam kciuki, żeby okazał się dobry. Na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że w tym galimatiasie wytrwaliście ze mną do końca. Zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, żeby trochę więcej ze mną czasu spędzać, chociaż i tak spędzamy go dużo, więc czekajcie, bo już niebawem widzimy się. Do zobaczenia, czekam na Wasze subskrypcje, łapki w górę, kontaktujcie się ze mną, bardzo tego chcę. A teraz już lecę coś sobie porobić, a może sobie puszczę jakiś film, może Kogel Mogel właśnie. Bye! Taki, który był Martańczykiem, nie pudlem, jak Pusia złota medalistka, to właśnie mój szwagier zawsze mówił: o, przyjechałaś z Pusią złotą medalistką. No i oczywiście wiadomo było, że...